Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Skorpio, to jest dzisiejszy mój unboxing kamerki internetowej Creative. Zobaczcie sobie, oto pudełko. Dzisiaj będę miał przyjemność rozpakować taką kamerkę, na której między innymi będę robił vlogi i będę nagrał gry z moją twarzą, jeżeli będę miał taką możliwość, ale raczej powinno być. Dlatego bierzmy się zaraz spakowywanie tego czegoś. Dobra, myślę, że sobie tutaj dam radę. Nie powinno mi to sprawić najmniejszych problemów, rozpakowanie takiej kamerki. Doskonale. Prawie się bym okaleczył. O! Nie wiem, czy się okaleczyłem, czy nie. Wali mnie to. Teraz rozpakowujemy cudeńko. O proszę. I w tym cudeńku mamy, proszę was, samą kamerkę. Nie, to jest podstawka. Podstawka razem z portem USB. Co jeszcze mamy w naszej zawartości? Nie, tam chyba jest kamerka właśnie. Instrukcja obsługi, jedna, druga i trzecia. Coś jeszcze ciekawego? A, to już chyba wszystko. Więc mamy naszą kamerkę, którą teraz rozpakuję w taki sposób. Jest nasza droga kamerka, proszę. No właśnie, bo jest tak mała kamerka, że ciężko ją zobaczyć. Już myślałem, że jej w ogóle tu nie ma. Ale no cóż, zawsze musi być pełna zawartość. Dlatego proszę, oto taka kamerka za 100 zł. Czekałem 2 dni, nawet 3 powiedziałbym. Tak, 3 dni czekałem. Myślałem, że przyjdzie wczoraj. Ale to nieistotne. Najważniejsze, że mam już w ręku zawartość mojej kamerki internetowej. Ma podstawkę. Zaraz, o, coś takiego. Tak to mniej więcej się prezentuje taka kamerka. Przybliżę ją bardziej, żebyście zobaczyli. Z portem USB. Zaraz to... to było zawiązane na rzepkę. Dobra, teraz sobie to wszystko rozwinę i to mogę już spokojnie wyjąć. Spokojnie. I już mamy prawie gotowe. Okej, dobrze. To wszystko może iść do wyrzucenia. No i proszę bardzo, voilà, nasza kamerka jest już gotowa. Tu mamy instrukcję obsługi, zaraz zobaczymy, co to ma być. Co to ma być za schemat, jak tą kamerkę mniej więcej zainstalować. O, proszę. Mamy coś takiego. Ło, duże, dość duże, na tyle duże, że przeczytam sobie to po nagraniu. I tu mamy drugą instrukcję. Co my tu mamy na tej instrukcji? Kurde, musiałem się lekko skaleczyć. No ale to nie aż takie duże skaleczenie. Nie myślę nawet o tym, żeby mnie to bolało. To jest chyba to samo, tylko w innym języku. Tak, to jest to samo, tylko w innym języku. A tutaj mamy główną instrukcję. Ja sobie to rozpakuję wszystko. Wam to pokażę. O! Mniej więcej to jest tak zrobione, ale myślę, że to nie jest tak ważne, istotne, dlatego to już zostawiam dla siebie. No i jeszcze raz pokażę wam moją kamerkę, która będzie po tym nagraniu wpięta do mojego komputera i zainstalowana automatycznie, bo tam jest tylko jakiś sterownik. No i widzicie, tak oto kamerka świetnie prezentuje się. Tutaj mamy folię, której nie wolno zdejmować pod żadnym pozorem, bo ona chroni przed
upalcowaniem, że tak powiem, tego obiektywu. No i dobrze, myślę, że to już chyba będzie wszystko, co mogłem tutaj wam pokazać w moim unboxingu kamerki internetowej. Już wam mówię, jak się nazywa. Creative Live Cam Chat HD. Co jeszcze mogę tu powiedzieć na temat kamerki? Posiada jakość HD, czyli będziecie mogli mnie widzieć, moją twarz w jakości HD, czyli 720p. Wam to pokażę tutaj. O, proszę, tutaj piszę jakość HD 720p. Ma 5,7 megapikseli, czyli bardzo dobrze nawet, jak na mnie. I ma wbudowany sterownik głosu, czyli że mogę z kimś rozmawiać właśnie za pomocą tutaj oto tego głośniczka. Widzicie? Tutaj jest taki wbudowany głośnik. Dzięki czemu będę mógł się porozumiewać za pomocą kamerki, która ma wbudowany głośnik. Dlatego ja już tu się z wami pożegnam. Piękna kamerka, nie? Czarna, lubię czarny. Nie zapomnijcie ocenić tej kamerki, skomentować. Jak coś, to znajdę link, gdzie można kupić taką kamerkę, taki model kamerki z firmy Creative. I myślę, że będzie chyba więcej osób chętnych do kupienia takiej kamerki. Ja ją kupiłem dla siebie, więc ja tutaj jakby co, to przy okazji mogę wypromować taką kamerkę. Dlatego ja już się tu już z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie unboxingu kamerki internetowej. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Żegnam się już z wami. Trzymajcie się, na razie.